Witajcie. Jest dziś niedziela. Wybierałem się na niedzielny spacer. No i witajcie ze skansenu. To jest takie moje dzisiaj miejsce docelowe. Bilet został zakupiony. Wraz z biletem dostajemy plan skansenu. Także ja idę dalej. Właściwie to znajdujemy się na takim wzniesieniu. Idę dalej. Zobaczymy, co tutaj uda mi się uchwycić. To jest wołwóz wyrzeźbiony przez wodę, która tutaj w okresie roztopu wiosennym sobie spływa. W tej chwili chyba jest nawet sucho i taką kładką, czy takim przejściem, bo trudno to nazwać kładką, takim przejściem schodzimy w dół i pokażę Wam ciekawostkę, jaka się znajduje właśnie na końcu tego wołwozu, co się znajduje. Także ja tu, jak mówiłem, jestem już nie pierwszy raz, ale Was prowadzę dziś chyba pierwszy. Ukazały się dwa filmy u Reni na jej kanale, właśnie pokazujące piękno tego małego skansenu, ale chyba jest to bardzo dobrze zachowany obiekt imienia, to jest muzeum imienia Adama Chętnika, o ile dobrze pamiętam, to wyczytałem z tego planu, który dostałem. Także tak to wygląda, słuchajcie, akurat trafiłem w momencie, gdy, spójrzcie, to u nas tutaj na Podlasiu, północno-wschodniej części kraju. Dopiero pogoda, znaczy przyroda nam się budzi do życia. Dopiero zaczynają kwitnąć niektóre drzewa. Tu mamy ałycze, śliwkę. No rozkwitają również inne. Tu wcześniej widzieliście żółte kwiatuszki. Nie pytajcie mnie, co to jest. Ja się po prostu na tym kompletnie nie znam. Wiem, co to jest marchewka, wiem, co to jest buraczek, ziemniak. A poza tym ja się na takich rzeczach nie znam. Mamy takie kwiatuszki. No nie chcę tutaj schodzić i deptać. Być może są to pod ochroną, więc jest tutaj ścieżka i trzymam się ściśle tej ścieżki. I tu po prawej stronie, słuchajcie, jest bardzo ciekawy też obiekt. No i to jest właśnie bruk z morgownik. Rekonstrukcja jest na tabliczce napisane. I właśnie w takich obiektach kiedyś przechowywano właśnie płody rolne typu słomę, którą wiązało się w snopki, właśnie układało się sterta, stóg, inaczej można to jeszcze, u nas funkcjonowały takie nazwy. Czy siano właśnie się składowało i tutaj właśnie są takie elementy podporowe. O, właśnie widać i unosiło się w zależności od ilości dokładanego właśnie materiału, unosiło się. Po to to było, żeby nam tutaj śnieg, deszcz nie zacinał i nie moczył nam tych naszych płodów, które tutaj żeśmy zamiast sodoły właśnie w takiej formie składowali. No tak to pięknie wygląda. No i na końcu zszedłem już właśnie na dół tutaj po schodach. Na końcu tej ścieżki widać wyraźnie, że tu jeszcze płynęła woda. No właśnie i tu oczom naszym ukazuje się młyn wodny. Właśnie to urządzenie, które było napędzane właśnie siłą wody. No co prawda taka niewielka woda. Gdzieś tam jeszcze widać, że płynie taka niewielka woda. Nie była w stanie napędzić tak dużego młynu. No jest to tylko
no, obieg był działający. Z tego, co tutaj żeśmy się dowiedzieli poprzednio od przewodnika, od pani przewodnik dokładnie, że to był działający młyn z dobrego lasu, tak tu jest napisane, z dobrego lasu, także został pozyskany, tu przywieziony właśnie w taki sposób, między innymi w taki sposób, bo jeszcze za pomocą siły wiatru to się wszystko odbywało. Także widzicie, tutaj na takiej palisadzie w Panach stoi, odbywała się tutaj jakaś wymiana właśnie towaru. Także takich ciekawostek tutaj będzie sporo. No dziś mamy też dużo ludzi, nie chcę tutaj chodzić i nagrywać nikogo z twarzy. Właśnie ludzie korzystają z tego, że jest ta piękna pogoda. Chcę wam tylko po prostu pokazać, jak wyglądają te budynki. Niektóre z nich są kryte strzechą, czyli słomą. Dach jest ze słomy. Miało to naprawdę bardzo wiele zalet po przepie. Przede wszystkim była to ekologia. Było to pozyskiwane właśnie z pól, gdy się kosiło jakimiś żniwiarkami, kosą właśnie zboże. Było ono długie, nie było połamane, właśnie te źdźbła nie były połamane, więc z takiego zboża po wymuceniu oczywiście odpowiednio się formowało, pewnie kształtowało i ucinało na głębokość, kryło się właśnie różnego rodzaju budynki, czy mieszkalne, czy użyteczne, jakieś gospodarcze, ale miało też zaletę. Po pierwsze była to ekologia, po drugie izolacja, słuchajcie, tyle centymetrów słomy swoje robiło, także było ciepło. Dom był drewniany, wiadomo, drewno jest ciepłym materiałem budulcowym. Nie ma, jak ja to zawsze mówię, nie ma bezwładności cieplnej, także w takim budynku rozpalamy i mamy ciepło. Powietrze się po prostu nagrzewa, a w murowanych niestety musimy najpierw dogrzać ściany, żebyśmy mieli ciepło. No i tu jest drugi przykład na to, czym chałupa z Witowego mostu. O, z drugiej połowy XIX wieku, tak jest napisane. I tu jest drugi sposób krycia właśnie takimi łupkami, można powiedzieć, z drewnianymi. Z tego, co widzę, to pytocznie jakaś to była kora, może łyko z lipy, nie wiem, dokładnie się nie znam. Pochodzenia drzewnego są to właśnie elementy. I tak to było robione. Tutaj podmurówka jest zrobiona z kamienia, bardzo ładnie to wygląda. No i właśnie te ogródki, to co było kiedyś, to co też żeśmy pokazywali z Renią, gdy byliśmy w Ziołowym Zakątku, tam też jest taki no prywatny skansen. Też są różne nowe budynki, dochodzą jako eksponaty, także możecie wyobrazić sobie, no to widać, że to był budynek no, ludzi bardziej takich zamożnych, stać ich było po prostu i na takie kamienne schody. No dzisiaj to jest ekstrawagancja, to już synonim luksusu, gdy mamy z kamienia zrobione. No kiedyś to był taki budulec używany, nie do końca może tak kształtowany, tylko bardziej takim naturalnym kształcie. Z tego były budowane fundamenty różnych budynków. I zaczyna robić się zielono, zaczyna wszystko się budzić do życia, powiewa delikatny wiatr. Ja wcześniej nie wiedziałem, jak się ubrać, no byłem w kurtce, no w tej chwili zdjąłem, chociaż powiem wam, że zrobiło się dużo cieplej już od momentu, gdy wyjechałem z domu, ale no nie wiadomo było, jak się ubrać. No ten wiatr czasami potrafi przeszkadzać, potrafi zrobić nam się zimno. No i tutaj widzę też kolejne drzewko, słychać. Przede wszystkim jest czuć zapach. Zapach tych wszystkich drewnianych budynków, tej żywicy, tej wiekowości tych budynków. Czuć to po prostu. Ja mam, chociaż mam ten alergiczny katar, ale czuję. Teraz słyszę brzęk pszczół. Jak widzicie, to wszystko kwitnie. Porusza się na wietrze, ale czuć też zapach właśnie tych wszystkich tutaj pyłków, drzew, tych kwiatów, tego wszystkiego. Te zapachy się mieszają, a to nie koniec, słuchajcie, jeszcze atrakcji, bo skoro jesteśmy przy pyłkach, pszczołach, to zaprowadzę was jeszcze w jedno ciekawe miejsce. Także za chwilę wam pokażę, o co mi chodziło. No zobaczcie z tej perspektywy, jak to wygląda taki młyn. To musiało być klimat kiedyś. Człowiek przyjeżdżał. Stały tu furmanki, rolnicy, którzy przywozili ziarno do mielenia. Ludzie rozmawiali, kontaktowali się ze sobą, wymieniali poglądy. Nie tak jak dzisiaj na mediach społecznościowych, obrzucanie się błotem i tak dalej.
tylko była. Inaczej się rozmawia z człowiekiem, jeżeli widzi się jego oczy, widzi jego twarz, widzi jego reakcję na każdy nasz gest, słowo, a inaczej, gdy jesteśmy no name. No i wspinam się znów wyżej. Idę wyżej. Kolejne chaty będziemy oglądać. A jest tutaj wiatraczek. No raczej to miniaturka wiatraka, czyli tego młyna napędzanego siłą wiatru. No i tu mnogość tych kapliczek, także tu było, jak widzę, duże przywiązanie do wiary, czyli do źródła człowieczeństwa, bo no nie wzięliśmy się z powietrza. No i spójrzcie tutaj, tu są ule właśnie. To jest to, co mówiłem, ule, ale to są już takie bardziej nowoczesne konstrukcje. I idąc dalej, mamy studnie. Tu jedyny żuraw, który się nie boi człowieka, także można tutaj podejść było i z tego żurawia skorzystać. I przechodząc dalej, właśnie naszym oczom ukazują się takie pierwotne, można powiedzieć, ule. To są barcie. Nie wiem, czy to są obiekty oryginalne, gdzieś tam pozyskane. Tu są jakieś tabliczki, ale trudno mi będzie coś z nich odczytać. Także tak wyglądały właśnie te pierwotne ule. Pozyskane, wydłubane pień drzewa. Drzewa też, słuchajcie, to nie były takie pierdołki, jak dzisiaj rosną. O, zajrzę do środka. Także tutaj to było dosyć grube, ciepłe. I mamy leśniczówkę. Fajnie, że tutaj jest opisane, skąd to pochodzi. Leśniczówka z Zawodzia, początek XX wieku. Czyli jeszcze dosyć niedawno. Boże, jak tu pachnie, słuchajcie. No gdyby nie ta nowoczesność w postaci żarówek, tutaj lamp, to człowiek poczułby się, słuchajcie, ten świergot ptaków, zapachy, to wszystko, no po prostu rewelacja. Właśnie są tutaj na słupach takie symbole. Nie wiem, z czym to powiązać. Wydaje mi się, że są to jakieś symbole pogańskie. Także jest tego kilka. Tu wszystkich nie pokażę, bo siedzą oglądający. I właśnie tutaj nadmienię, że w okolicach 20 któregoś czerwca, gdy zaczyna nam się kalendarzowe lato, odbywa się tutaj taka uroczystość. Dosyć hucznie to wygląda. Noc kupały, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli znajdę gdzieś w swoich archiwach właśnie nagranie sprzed kilku lat z takiego właśnie wydarzenia, to nic innego jak sobotka, znana pod nazwą sobotka, właśnie taka uroczystość, taki zwyczaj, rytuał. I właśnie tutaj często się odbywał. Nie wiem, jak to jest na chwilę obecną. Jeżeli znajdę właśnie nagranie, to postaram się to dołączyć do tego materiału. No muszę powiedzieć, że wygląda to widowiskowo. Nie wiem, co te symbole oznaczają. Ale czuć, słuchajcie, tutaj w tej altance, w tym miejscu, czuć ten klimat. To, co niejednokrotnie już podkreślałem, mówiłem, zauważałem. No teraz już jest tu mniej ludzi. No ta fala przeszła przed kolejną falą właśnie zwiedzających. Postanowiłem, że wchodząc tutaj, zauważyłem ciekawe miejsce. Właśnie zejdę sobie tutaj po schodach. Przejdę pod tą barierką. Zwróciło moją uwagę, gdy wchodziłem, folusz do sukna z Jurk, koniec XIX wieku. Tak to urządzenie wygląda. Nie wiem, czy to urządzeniem nazwać, czy jakiś przyrząd. Służyły pewnie do jakiegoś procesu technologicznego właśnie wytwarzania tutaj tego sukna, materiału. Wszędzie obowiązuje zakaz palenia. No i słusznie, są to budowle drewniane. No idąc dalej, słuchajcie, napotkałem taki miniaturowy kierat. Może z drugiej strony pokażę, będzie lepsze światło. Kierat z drębiska, XIX wiek. Nie wiem, kto ten kierat napędzał,
I jak tutaj dalej była przekrój... A, tu jest coś. A, jest stodoła ze wsi Wejdo. Właśnie ta stodoła była otwarta wcześniej. I stąd taki zapach uderzył. Zresztą tutaj też jest jakaś chata numer 11. Zwróćcie uwagę właśnie na zamknięcia. Jak to działa w niektórych rejonach, właśnie te elementy były od wnętrza. A tutaj u nas w ten sposób to było konstruowane. Z jednej strony jest to fajne, bo jest jakiś wzór, jakaś ozdoba, ale z drugiej strony zaciekało, na tym zatrzymywała się woda, na tym zatrzymywał się śnieg, także powodowało pewnie szybsze zużycie. Ale tu, do tej stodoły właśnie, poprzez ten system A13, poprzez ten system zostało do jakiejś pewnie maszyny. Tutaj widziałem wialnię. Co tam jeszcze stało, to nie wiem. No i tutaj dosyć ciekawy przyrząd. No i kolejny bardzo ciekawy obiekt. Jest to, z tego co tutaj informacja jest, napisana spichlerz z Delewa Starego. Przełom XVIII-XIX wieku. I kolejny budynek, chałupa z gawrych, koniec XVIII wieku. I jest to w dużej mierze na pewno oryginalny. Spójrzcie na te gwoździe, nity, nie wiem, elementy mocujące to drewno, które ma taki kolor, ma odpowiedni zapach. To wszystko. Zamek, tak to wyglądało. Wiele elementów jest na pewno już wymienionych. To na pewno, słuchajcie, tak się numerowało przy rozbieraniu i stawianiu na nowo rzymskimi cyframi. Właśnie ja to mam u siebie. Mam też taki budynek. Też są właśnie takie emblematy. No, widać, te elementy są nowe. I idąc dalej, widzę tutaj pozostałość po, jak myślę, po choince, po kształcie, że to była jakaś choinka wykorzystana powtórnie. Także recykling to nie jest jakaś współczesny wymysł. To istniało, słuchajcie. Taki gliniany garnek, gdy się nam stłukł, służył prawdopodobnie jako donica do czegoś jeszcze innego. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, na co zwróciłem uwagę. Po pierwsze, te dekoracje, te motywy typowe dla Krupiowszczyzny. Te serwety tutaj w oknie. To szkło, słuchajcie. Jest to szyba szklana. Bardzo tak efektywnie to wygląda. Jakby miało taki ornament, czyli widać, że to stara technologia zrobiona, ale jedna rzecz zwraca moją uwagę. Właśnie teraz wam nakadruję na to. Serce. Czyli to było, można by było powiedzieć, było takie powiedzenie: gość w dom, Bóg w dom. Także przyjmowało się z sercem wędrowca, gościa, osobę, która zawitała do naszych domostw. Dziś niestety nie wszędzie to funkcjonuje, nie wszędzie to jest. Także może powinniśmy wrócić do tych dawnych tradycji i zacząć, tak jak mówiłem, przed tym młynem, gdzie spotykali się rolnicy, gospodarze, rozmawiali ze sobą, wymieniali, może niejednokrotnie dokonywali jakichś targów. Może warto powrócić do takich spotkań, żebyśmy nie byli tylko statystyką. Jeszcze raz odniosę się do tych okiennic, bo są to okiennice. Właśnie jestem przy kolejnym budynku i właśnie nie daje mi to spokoju. Właśnie spójrzcie, jak można było sobie, jak ludzie sobie kiedyś uprzyjemniali dzień. Wyobraźcie sobie, wstajecie rano, spoglądacie w okno, dwa serca. Jak ten dzień wasz się już w tym momencie zaczyna? Zadziwiające. To po prostu było rewelacyjne. Taki międzynarodowy znak. Jak kiedyś sobie ludzie radzili z depresją, z różnymi trudnościami. Prosty gest. Wystarczyło raz go wyrzeźbić, wyciąć. Wstajesz rano, spoglądasz w okno i widzisz serce. No, tu chyba nie trzeba niczego tłumaczyć. Właśnie zwróciło moją uwagę to, że są tutaj rodziny, całe rodziny, młodzi ludzie z dziećmi, są też trzy pokolenia. Widziałem w kilku takich sytuacjach tuż za mną,
na tej altance, czy tam tarasie przy tym budynku właśnie też siedziały rodziny, delektowały się tym śpiewem ptaków, zapachami, aromatami, tym miejscem właśnie, generalnie tą ciszą, właśnie gdyby jeszcze nie ta droga. I tu jeszcze ostatni rzut na dzisiaj, na to wzgórze, z którego się rozpościera właśnie poniżej płynąca rzeka Narew. Chciałbym jakoś podsumować ten zgoła długi odcinek, ale myślę, że wybaczycie mi to. Nie wiem, jak będzie ze wstawieniem tego filmu, ponieważ no, mam problemy z internetem, zmieniłem sieć, na niewiele się to zdało. Także no, nie chcę się tutaj użalać, ale słuchajcie, Renia wie, czasami 23 godziny wstawia mi się średniej wielkości film, także nie wiem, ile ten będzie się wstawiał. Może go za kilka dni obejrzycie, ale do czego zmierzam? Jakoś chciałbym to wszystko podsumować. Patrzę się to na to wszystko, myślę. Mamy XXI wiek. Patrzę, obserwuję to, jak sobie kiedyś ludzie radzili. Nawet te okiennice, różne takie rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj mamy wręcz nieograniczony dostęp do informacji. Nie mówię o internecie, do informacji. Mamy encyklopedię, jeżeli chcemy. Mamy książki, podręczniki. No i ten wspomniany wcześniej internet. A coraz mniej potrafimy, coraz mniej umiemy, coraz mniej wiemy. Stajemy się coraz bardziej uzależnieni. Zobaczcie, jak kiedyś sobie ludzie rodzili. Mieli praktycznie wszystko przy tych swoich obejściach. Potrafili upiec chleb, przygotować sobie mąkę, były żarna. Sami sobie kosili, sami sobie uprawiali ogrody, sami wykonywali, pozyskiwali wełnę z owiec. Siano kiedyś len, konopie, wytwarzano różnego rodzaju płótna, sukna i tak dalej. A dzisiaj staliśmy się zależni od tego, co... I zwróćcie jeszcze uwagę, coraz mniej mamy wolnego czasu dla siebie. Kiedyś ludzie potrafili wyjść wieczorem, przychodził maj, były majówki, odbywały się jeszcze niedawno z moją mamą. Przecież moja mama nie jest wiekową osobą. Jeszcze młoda kobieta, młoda dziewczyna, jak ja to mówię. Odbywały się majówki, spotkania. Ten miał adapter, ten miał kilka płyt, ten miał kawałek placu, jakieś ognisko i tak dalej. A dzisiaj zamykamy się w tych naszych bunkrach, twierdzach. Odizolowujemy się od świata zewnętrznego, takiego realnego, namacalnego. No i mamy różne schorzenia. Warto wyjść, słuchajcie, przyjechać od czasu do czasu. Nie mówię o tym miejscu, ale o innych. Warto wyjść, przejść się, poobserwować tą przyrodę. To zupełnie wygląda jak z pulpitu, jak za fotela właśnie przed komputerem. To zupełnie inaczej wygląda. Doznania są o wiele lepsze. To by było na tyle dzisiaj, słuchajcie. Tak jak mówiłem, nie wiem, kiedy mi się to wstawi, ale myślę, że parę osób zainteresuje. I ja wam dziękuję za tą wytrwałość, za obecność. No i być może ciepłe, miłe komentarze. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu.